Jest to pierwsza samodzielna stacja pogotowia ratunkowego w Polsce, która została przekształcona właśnie w spółkę. Pacjenci nawet nie odczują zmiany organizacyjnej jednostki samorządowej na spółkę. Natomiast pacjenci będą obsługiwani przez te same zespoły ratownictwa medycznego, ten sam personel medyczny. Patrząc tak z perspektywy zarządu, nie ma żadnych obaw, że to może wpłynąć niekorzystnie na poziom świadczonych usług, wręcz przeciwnie. Te pieniądze, które będziemy zdobywać, będziemy głównie poświęcać na wymianę sprzętu i ambulansów, bo jeżeli jest rozwój i się dokłada nową działalność, zawsze wiąże się to ze zwiększoną kadrą. Jeżeli chcemy, żeby coś powstało nowego, na pewno będzie musiała być zwiększona obsada personelu, przede wszystkim medycznego.